W gminie Podgórzyn odbyła się wielka impreza gier planszowych. Za nami turniej szachowy Jelonka Szachmat oraz symultana z arcymistrzem Pawłem Jaraczem. Stawiamy na rozwój dzieci, młodzieży i dlatego właśnie zorganizowaliśmy tego typu tutaj spotkanie. Jestem na tym turnieju, ponieważ sprawiało mi to przyjemność i chciałem wygrać z arcymistrzem. Jestem na tym turnieju, ponieważ chciałem zdobyć więcej ogrania. Wiadomo, że nie każdy będzie zawodowcem, jak będzie trenował w szach, ale to im pomoże na pewno w jakimś tam późniejszym życiu. Kubie udało się wygrać partię z arcymistrzem. Partia była, myślę, że do pewnego momentu była wyrównana. Ten arcymistrz popełnił, myślę, taki mały błąd. Paweł Jaracz jest arcymistrzem w szachach i zagrać z tak renomowaną osobą, z takim wielkim sportowcem i mistrzem, to jest wielka przyjemność i cenna nauka. A szachy to jest sport, który każdemu polecamy, uczy cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim logicznego myślenia. Dzień wcześniej odbył się turniej szachowy Jelonka Szachmat. Dzisiaj w ramach festynu organizowanego w Podgórzynie, który trwa 2 dni, między innymi trwa turniej szachowy, 2 grupy. Grupa otwarta dla wszystkich i była grupa też dzieci do lat 8. Wygrałem cały turniej, było też dużo zawodników trudnych. Była fajna rywalizacja, fajna zabawa. Dzieci wyszły z nagrodami stąd, ale myślę, że też z fajnymi wrażeniami i kolejną dawką nauki gry w szachy. Dlaczego w gminie Podgórzyn? Myślę, że szkoła jest świetna, świetne są warunki, sala jest wyciszona, jednak do gry w szachy potrzeba dużo spokoju i ciszy. I myślę, że ta sala to nam wszystkim graczom daje. Natomiast dodatkowo inną atrakcją to są gry planszowe. Bardzo fajnie pograć, poznać ludzi. Na pewno pomagają się zintegrować. Dokładnie. I jest to ciekawsze spędzenie czasu niż siedzenie w domu. Muszę powiedzieć, że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy wystawę zwierząt egzotycznych, gadów. To, co jest tutaj wystawione, to jest myślę, że około połowa wszystkich naszych zwierzaków. Wielka impreza gier planszowych cieszyła się dużą popularnością, dlatego już dziś planowane jest kolejne tego typu wydarzenie.